Spotkaniem z mieszkańcami gminy Żarów senator RP Wiesław Kilian zainaugurował cykl zebrań wiejskich, które odbywać się będą ze społeczeństwem województwa dolnośląskiego. Chcę przedstawić to, co mówił pan premier w czasie tego trzeciego expose na piątą rocznicę tego rządu swojego. Plan dla Polski. To w takich trzech obszarach. Rodzina, praca, inwestycje. W ramach akcji Plan dla Polski, porozmawiajmy o konkretach, parlamentarzysta spotka się z wyborcami w swoich okręgach, aby podejmować dyskusje na tematy ważne dla Polski i Polaków. Oprócz tego spotkania, co ja chcę przedstawić, to również tak z panem burmistrzem, żeśmy się umówili, że przedstawimy też, mieszkańcy przedstawią swoje problemy, które tutaj są i co wspólnie z panem burmistrzem będziemy mogli zrealizować tak, żeby wyjść naprzeciw tym problemom, które tutaj dotykają mieszkańców. Senator Wiesław Kilian spotkał się z mieszkańcami gminy Żarów, aby porozmawiać również o codziennych problemach i potrzebach społeczności lokalnych. Te problemy są mi znane, zwłaszcza, że jak byłem wiceprezydentem we Wrocławiu, to odpowiadałem za gospodarkę mieszkaniową i bezpieczeństwo, więc to, co najbardziej dotyczy mieszkańców i tutaj staram się też wypełniać tą funkcję parlamentarzysty, żeby jak najbliżej być mieszkańców. Korzystając z okazji, senator podziękował wszystkim, którzy uczestniczyli w spotkaniu, za konstruktywne uwagi, propozycje i ciekawe pytania. W spotkaniu z senatorem, które odbyło się w poniedziałek 10 grudnia na Świetlicy Wiejskiej w Imbramowicach, uczestniczył także burmistrz Żarowa Leszek Michalak oraz radna tej miejscowości Paulina Trafas. Główne kamieniołomy, o których mowa, to oczywiście Siedlimowice na dzień dzisiejszy. Jeśli przywrócone będzie wydobycie w Pożarzysku, no to tam jest koncesja, więc można się spodziewać, że Pożarzysku też może być, czyli też niedaleko od strony Siedlimowic to jest i jest taki pomysł między Pożarzyskiem i Siedlimowicami, żeby przebić się przez pole, to jest odcinek około kilometra drogi, do drogi powiatowej, omijając Siedlimowice i praktycznie wtedy do Imbramowic byłby niemal wjazd bezpośrednio, obok żadnego domu by już nie prowadził. Bezpośrednio na załadę, na bocznicę, tak. Oczywiście będzie trzeba na to pieniędzy, no, to kosztuje takie przedsięwzięcie, bo trzeba i zmodernizować niektóre drogi, o czym dzisiaj była mowa i przede wszystkim odcinek wybudować, bo tam kilometr z kawałkiem przez pole jest brakującej drogi. A naprawdę byłby to olbrzymi oddech tu dla całej miejscowości. Mamy nadzieję, że skupione wokół tej akcji trzy filary w niedalekiej przyszłości zaowocują jakimś większym konkretem.